Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i Wydarzenia poza Ameryką, korzystających z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, obudź się Polonio, tu wpisz życzenia. To hasło otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Powtarzam, jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach, w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej, rodaków w Polsce i słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Dzisiejsze spotkanie antenowe dedykuję przeglądowi najważniejszych wydarzeń dookoła świata. Odnosząc się do mojego poprzedniego opracowania, ze smutkiem stwierdzam, że znikoma ilość odwiedzających odczytała mój przekaz prawidłowo. W opracowaniu pod tytułem Noworoczne życzenia, niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, oblicze polskiej ziemi. Jest kilka wątków, które wyjaśniają, dlaczego przywołałem cytaty Ducha Świętego. Przytaczam cytat z opracowania i ponownie zadaję pytanie, jak odczytaliście to, co powiedziałem, i jest to do ponownego odsłuchania. Cytuję fragment z poprzedniego felietonu. Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi. Wszyscy powinni dzisiaj, teraz zawołać, aby Duch Święty ponownie zstąpił i odmienił oblicze polskiej ziemi, bo Polska ginie i nie tylko kulturowo. Jeśli teraz Duch Święty wysłucha waszego wołania, to prawdą będzie, że w poprzednim stuleciu w naszych polskich dziejach dwukrotnie siły niebiańskie wyzwoliły Polskę. Czy teraz, dzisiaj siły niebiańskie wyzwolą Polaków, czy to te inne siły i to te nie niebiańskie okażą się silniejsze? A więc przywołujcie Ducha Świętego, aby ten odmienił oblicze polskiej ziemi i naszej ziemi w ogóle. Koniec mojego własnego cytatu z poprzedniego opracowania. Przypominając poprzednie opracowanie, pytam, czy wiecie, szanowni moi rodacy Polacy, jakie to wielkie wydarzenia XX wieku były, czy miały być udziałem sił niebiańskich? To jest pytanie z nie tak
odległej historii Polski. A teraz przechodzę do najnowszych wydarzeń, które są kolejnym działaniem specjalistów od rewolucji kolorowych. W tym opracowaniu załączam mapę Kazachstanu. Nie trudno zorientować się, jak blisko jest Afganistan, Rosja, Chiny. Sąsiedztwo Kazachstanu bardzo kusi i nie tylko ze względu na bogactwa naturalne. Zamieszczona mapa obrazuje, że Kazachstan ma kluczowe znaczenie dla Rosji, Chin i Ameryki. Nie będę wróżbitą, bo piszących po polsku w Polsce wróżbitów, pismaków jest na pęczki i bukiety, a ci za srebrniki sami siebie okłamią. Oni nie zasługują, aby wymieniać ich po nazwisku. Zwykłe, płatne dzwony, samozwańcy z tytułami ekspertów, strategów i czegoś tam jeszcze. To nie jest tercet czy kwartet. To płatny chór płatnych kłamczuchów i najwybitniejszych ekspertów zepsutego powietrza. Ponadto są wściekle lansowani przez niektóre stacje radiowe w Polsce. To tochtory przez samo H. Nie jeden z nich ponad rok temu, w 2020 roku, twierdził, że Rosja boi się Polski i dlatego to Polska jest gwarancją niepodległości państw bałtyckich. Po prostu kabaret. Natomiast w grudniu 2021 roku ci sami stwierdzają, że Polska jest kompletnie nieprzygotowana do konfliktu zbrojnego. Tochtory, to o co wam chodzi, synawcy, fawcy od siedmiu boleści? O, ich zadaniem jest ogłupiać, dezinformować w myśl zasady kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się prawdą. Chyba nie trzeba wyjaśniać, kto był ojcem wielkiej propagandy w latach 30. ubiegłego stulecia. Współcześni propagandziści cierpią na poważną wadę wzroku, ponieważ nie dostrzegają wszystkich inspiratorów, na przykład ukraińskiego Majdanu i wojennej histerii na Ukrainie. To, że dostrzegają winnych tylko na Kremlu, to najlepszy dowód poważnej wady wzroku. Ale to nie wada wzroku, a zadanie do wykonania. Po prostu mitologiczny jednooki cyklop. Współczesny jednooki cyklop to nie syn Posejdona, a diabła. Kłamią jak z nut, ale bez nut. Na przykład politycy litewscy wepchnęli swój kraj w oficjalny konflikt z Chinami, a w odwecie Chiny nieoficjalnie już nałożyły sankcje na wszelkie dobra na światowym rynku pochodzące z Litwy. Papierowe bałtyckie mocarstwo zapomina o swoim miejscu w szeregu. Teraz ci sami politycy skamlą o pomoc Unii Europejskiej, a niczemu niewinni ludzie na Litwie płacą cenę za głupotę tych polityków. Paranoizm wielowątkowy. Proszę Państwa, mając na uwadze niepokoje w Kazachstanie, nie tylko chodzi o Rosję, a tym razem też o Chiny. Przypominam, że w czasie nadchodzącego weekendu odbędą się rozmowy Rosja-USA. O tym w dalszej części naszego spotkania. Otóż w niedawnej historii Ukraina była pierwszym celem specjalistów od zamieszek, którzy żyją z wojen. W 2014 roku zrobiono Majdan. Pytanie, skąd Majdanowcy, że tak nazwę, mieli takiej wysokiej jakości materiały palne, że asfalt i beton topniał? To jest tylko pytanie. Pamiętamy, że Wiktoria Nudland wspomniała, ile zainwestowano w Ukrainę. Dała do zrozumienia, że inwestycja musi się zwrócić. Po Majdanie i otwartej wojnie na sankcje zaistniała absolutnie nieprzewidywalna sytuacja dla planistów kolorowych niepokojów.
sankcjami usiłowano zagłodzić Rosję. Innymi słowy, cytuję, Rosja miała zdechnąć z głodu, a tymczasem Rosję wepchnięto w objęcia Chin. Przypomnę, że Chiny i Rosja prawie od zawsze były wrogo wobec siebie nastawione. Była nawet wojna komunistycznych Chin i ZSRR w 1938 roku. Ta zupełnie nieprzewidywalna sytuacja z 2014 roku sprawiła, że koalicja Chin i Rosji obecnie jest faktem. Temat do osobnego omówienia. Natomiast już w tym momencie należy powiedzieć, że prezydent komunistycznych Chin albo pierwszy sekretarz rządzącej partii w okresie świątecznym 2021 powiedział wprost, że obecnie Rosja dla Chin to więcej niż partnerstwo. O tym pisała międzynarodowa prasa. Wszyscy ci, którzy interesują się ekonomią, powinni wiedzieć, że Chiny w 2021 roku sprzedały ponad 600 bilionów amerykańskich dóbr czy też obligacji. Nie wyjaśniono dokładnie, ale taka wzmianka padła w publikacjach giełdy amerykańskiej czy też współpracujących z giełdą. Szanowni Państwo, jest się czego bać. Otwarta wojna ekonomiczna trwa nieustannie i pogłębia się. Interesujące jest to, że prawie we wszystkie zapalne miejsca na świecie zaangażowane są te same siły, portretujące się hasłami obrońców demokracji. Najnowsze informacje z rejonu Kazachstanu są takie, że prezydent tego kraju poprosił o militarną pomoc Rosję i wspólnotę państw, do których należy Kazachstan. Organizacja, o której mówię, to Collective Security Treaty Organization, Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Międzynarodowe agencje prasowe informują, że siły militarne państw zbiorowego bezpieczeństwa już są w Afganistanie. Inne międzynarodowe agencje informują, cytuję, rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne kontynuują przerzuty kontyngentów sił pokojowych do Kazachstanu, dodając, że jedynie Rosja z państw Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym dysponuje potencjałem militarnym do takich operacji. Przypomina to wojnę Armenii z Azerami, gdzie Ormianie też poprosili Rosję o pomoc w obawie przed totalną klęską i kolejną czystką. Jednocześnie widzimy, że zmagania Turcji z Rosją w rejonie nie są tajemnicą. Rosja od lat wypychana z Azji Środkowej przez Turcję i koalicjantów ponownie odzyskuje wpływy w tym rejonie. Należy pamiętać, że Kazachstan posiada długą 6846 kilometrów granicę z Rosją, a przy tym co trzeci mieszkaniec tego kraju jest Rosjaninem. Takie są dane statystyczne. Kazachstan bez wątpienia pod wieloma względami stanowi najsłabsze ogniwo układanki po rozpadzie ZSRR. Turcja razem z koalicjantami i organizacjami, fundacjami mozolnie budowała swoje wpływy. Aktualnie, według obserwatorów, którzy są na miejscu, największe miasto Kazachstanu, Almata, przestaje być pod kontrolą demonstrantów, a była stolica pod ich kontrolą. W centrum miasta Almaty jeszcze trwają walki. Prezydent Kazachstanu wydał dekret strzelania bez ostrzeżenia. Są zabici po obu stronach. W oficjalnym komunikacie poinformowano, że wśród protestujących jest duża ilość osób z zagranicy
profesjonalnie przygotowanych do tego typu protestów. Agencje informacyjne powołujące się na miejscowe źródła piszą, że wojsko kazachskie i siły porządkowe prowadzą operację, cytuję, oczyszczania miasta z elementów wzniecających niepokoje. Przetransportowane siły militarne z Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym zajmują się ochroną obiektów rządowych i użyteczności publicznej. Ponownie w czwartek w oficjalnym komunikacie rosyjskie źródła rządowe przestrzegają przed jakąkolwiek interwencją sił zewnętrznych, oficjalnie nieproszonych. Chiny zapewniają Rosję o pomocy, ujmując, że będą strzegli granic, a to pozwoli Rosji pilnować Europy. Szanowni Państwo, przypomnę kartkę z historii. Rozpad ZSRR zaczął się od kryzysu w Kazachstanie i zamieszek w grudniu 1986 roku. Niezwykle dramatycznych i krwawych zamieszek. Historia lubi się powtarzać. Dyskutanci na sznureczkach najwyższej banksterskiej władzy ziemskiej prorokują życzeniowo kolejny rozpad, tym razem Federacji Rosyjskiej. Zapomnieli, że w ich układance brakuje Gorbaczewa, bo obecny lokator Kremla to nie Gorbaczew i Larysa. Wydarzenia z Kazachstanu są nowe i z pewnością będziemy obserwować rozwój tych wydarzeń. Interesującym dla wielu obserwatorów jest niewypowiedziane jeszcze, który filantrop finansuje zamieszki w Kazachstanie. W kręgach, w Polsce, w pewnych, jest dobrze znany kazachski oligarcha z zawodowego zaangażowania w kolejne Majdany. Temat do osobnego omówienia. Proszę Państwa, a więc pozostała bardzo ważna informacja o tym, do przypomnienia, że 9 i 10 stycznia tego roku 2022 odbędzie się spotkanie rosyjsko-amerykańskie. W grudniu 2021 roku Putin wyraźnie nakreślił, jakie są jego oczekiwania przed spotkaniem i takie postawiono Ameryce i NATO. Wyraźnie widać, że Rosja tym razem nie żartuje, że Rosja nie boi się. Oczywiście to niczego dobrego dla nas nie wróży. Prasa angielskojęzyczna pisze, że nowe zarzewie konfliktu, mowa o Kazachstanie, to dodatkowy ból głowy dla Putina. To prawda, że jest to sygnał dla Rosji przed spotkaniem. Tak piszą bliskowschodnie agencje, że Chiny również przerzucają dodatkowe wojska w rejony graniczne z Kazachstanem, oficjalnie w celu ochrony granic. Pozostając w temacie nadchodzących rozmów Rosji i USA, wielu amerykańskich dziennikarzy pisze wprost w publikacjach, jak to Zachód olał Ukrainę, żeby wykorzystać ją przeciwko Rosji. Innymi słowy, ukraińskimi rękami wybierać kasztany z ogniska. Czy Ukraińcy nie chcą wiedzieć, co stało się z Ukrainą? To jest pytanie. Proszę Państwa, w krótkim ujęciu o tym, czego zażądała Rosja putinowska od Ameryki i NATO. Jest pełna lista życzeń dotyczących warunków bezpieczeństwa, które Rosja chce negocjować z Ameryką i NATO. Międzynarodowe media podkreśliły, że projekt umowy między Rosją a członkami NATO uniemożliwiałby dalszą ekspansję NATO na wschód. Rosja twierdzi, że wyrażając zgodę na członkostwo w NATO dla byłych satelickich państw tzw. Europy Wschodniej została oszukana przez Amerykę i NATO w 1998 roku. Mimo umów nie dotrzymano słowa i we wszystkich państwach byłego ZSRR rozlokowano bazy NATO. A nie tak miało być. Koniec cytatu.
Wielu z nas było wtedy, w 1998 roku, w Waszyngtonie. Mamy kopię vademecum na to. I oto najciekawsze, o czym moi rodacy Polacy w Polsce nie wiedzą. Chiński Xi powiedział, cytuję, że rozumie obawy Rosji i w pełni popiera inicjatywę wypracowania gwarancji bezpieczeństwa dla Rosji. Tak według kilku doniesień prasowych. The New York Times zacytował doradcę Kremla, że Xi podczas spotkania powiedział Putinowi, cytuję, my w naszej bliskości, relacji, znaczy Chiny i Rosja, w skuteczności przewyższamy każdy sojusz. Koniec cytatu. Nie jestem jedyny, który słyszał to, co powiedział chiński lider. W Chinach jest 20 milionów wojska gotowego do użycia w każdej chwili. Chińczycy nie są zbieraniną narodowości w NATO. Ponadto, kochający wojny, ci, co mają złote toalety, nie chcą tego pamiętać, co powiedziano po spotkaniu Chin i Rosji. Po prostu strach się bać. Kolejna kolorowa rewolucja w Azji Centralnej tym razem nie jest już tylko okrążaniem Rosji, ale również Chin. Agencje informacyjne z Londynu piszą wprost, że zachodnie demokracje muszą stanąć w obronie demokratycznej opozycji w Kazachstanie. Trzeba zatrzymać Putina przed budowaniem imperium. To pozostawiam do indywidualnych wniosków. Szanowni Państwo, minimum 37 oficjalnych spotkań na wysokim szczeblu odbyto między Rosją i Chinami od 2014 roku. Miłujący wojny z kamiennymi głowami cały czas myślą przeszłością, że to głupi Ukraińcy, Polacy, Rosjanie czy obywatele mocarstw bałtyckich będą ginąć w imię niczego, a ci siedzący na złotych sedesach będą liczyć złote srebrniki. Takie to marzenia. Ja jestem przeciwnikiem wojny w ogóle i nieszczęścia, jakie wojna niesie ze sobą. Ci na złotych tronach nigdy nie przeżyli tego, co przeżyli zwykli, normalni ludzie wielu narodowości, których dotknęła II wojna światowa. Banksteria nie wie, co to znaczy znać swoją rodzinę tylko z fotografii albo tylko z opowiadań. Kończąc moje dzisiejsze spotkanie antenowe z Państwem w przeddzień spotkania negocjatorów Rosji i USA, a tam będą ubijać interes. Mało zabawne, ale bardzo prawdziwe jest to, że będą rozmowy handlowe o tych, których o zdanie nikt, absolutnie nikt pytał nie będzie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na YouTube do ponownego zapoznania się z dzisiejszym opracowaniem. Dziękuję.